Hiromi Inayoshi jest światowej sławy projektantem logotypów. Projektował je m.in. dla króla Tajlandii, sultana Brunei czy Dalai Lamy XIV. Jak to się stało, że zaprojektował także znak graficzny dla Centrum Promocji Mody Łódzkiej ESP? Przyczyn jest kilka, ale najważniejsza jest ta, że bardzo podoba mi się Łódzka Akademia Sztuk Pięknych i chciałem, aby moje oko mody promieniowało stąd na Polskę i inne regiony Europy. Podczas poprzedniej wizyty w Polsce artysta towarzyszył premierowi Japonii podczas spotkania z prezydentem Bronisławem Komorowskim. Odwiedził także Łódzką Akademię Sztuk Pięknych. Ja mówię, no to może mistrz, bo my nie mamy logo CPM-u, może mistrz by tak coś dla nas również. Nie zdawałam sobie wówczas sprawy, że takie sprawy w Japonii załatwia się niezwykle dyplomatycznie, bardzo powoli, bardzo subtelnie. No ale cóż, ja ze swoją spontaniczną, słowiańską naturą po prostu od tak zapytałam. Artysta nie tylko się zgodził, ale też dotrzymał słowa i dzisiaj bezpłatnie przekazał uczelni logotyp wraz z całą identyfikacją wizualną.